W dzisiejszym materiale, w sposób całkowicie losowy, będę wybierał miejsca na wykresie bitcoina i za pośrednictwem tych miejsc będę starał się szacować bardziej prawdopodobne wydarzenia. I zasady są całkiem interesujące, ponieważ mogę korzystać tylko i wyłącznie z jednego interwału czasowego. W tym przypadku będzie to interwał 15-minutowy oraz mogę otwierać pozycję tej samej wielkości. To znaczy, nie mogę zmieniać w żaden sposób wielkości kontraktu, lotsajdza i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj, jako że jest to rozpoczęcie tego typu serii materiałów, to skorzystam. Korzystamy z najprostszego możliwego narzędzia, czyli z Replay Modana Trading View, który pozwala również już teraz otwierać pozycje. Jest to dosyć zabawkowe, ale ten materiał nie ma na celu tutaj pokazywania jakiegoś szczególnego skilla, a ma przede wszystkim na celu jedną rzecz: to znaczy pokazać, że spekulacja to nie jest szukanie przede wszystkim jakiegoś złotego grala i tego, że rynek będzie wyglądał za każdym razem tak samo, a my nie musimy myśleć. Tylko spekulacja to jest przede wszystkim sztuka szacowania prawdopodobieństwa. I i zarządzania ryzykiem w ramach właśnie szacowania wspomnianego prawdopodobieństwa. I przede wszystkim również umiejętność spekulanta do adaptowania się do zmieniających się warunków na rynku. I mam nadzieję, że ten materiał po prostu sprawi, że będziecie się dobrze bawić razem ze mną tutaj, starając się wysnuwać bardziej prawdopodobne wydarzenia. Dlaczego Bitcoin? Dlatego po prostu, że jest to, jest to przede wszystkim instrument, na którym nie siedzę, jeśli chodzi o interwały, tak naprawdę obserwuję go tylko bardziej z perspektywy wyższych interwałów. To też dla samego siebie dzisiaj w tym eksperymencie po prostu nie chcę sobie psuć zabawy patrząc na przykład na wykres euro, gdzie jestem w stanie tak naprawdę skojarzyć niektóre wydarzenia pewnie już po prostu przez to, że obserwuję to na co dzień. Analogicznie nie zależy mi bardzo mocno na tym również, żeby ktoś tutaj uwierzył mi w to, że to jest losowe, czy też nie. No, nie mam z tego nic bardziej, tylko i wyłącznie mam to, że możecie mieć. Fan, oglądając to. Nie ma to w żadnym celu zwiększyć jakichś zasięgów sprzedaży moich kursów i tak dalej, więc tutaj po prostu musicie, musicie uwierzyć mi na słowo, że w sposób losowy, zwijając teraz ten wykres do minimum, będę sobie wybierał tutaj konkretne miejsca. I dodatkowo chciałbym tylko właśnie powiedzieć, że w następnych iteracjach tego typu materiałów będziemy korzystać już z bardziej zaawansowanych narzędzi, które pozwalają nam przede wszystkim nawet ustawić konkretne spready i będą wybierać te miejsca za nas. I wtedy mam nadzieję, że już w ogóle. Będzie nieco większa, nie ja chcę powiedzieć, transparentność, bo jaka transparentność jest dzisiaj w internecie, w dobie AI, to ja zawsze mówię, tak myślcie swoją łepetyną. Dobra, więc wybieramy sobie jakieś tam losowe miejsce na wykresie. Musimy to tylko rozszerzyć, no i będziemy starali się patrzeć na bardziej właśnie prawdopodobne wydarzenia, według mnie. Co ja tutaj widzę? No, widzę przede wszystkim to, że jesteśmy w trendzie spadkowym i zaatakowaliśmy tą płynność tutaj po lewej stronie i ją zebraliśmy przede wszystkim. Zostawiliśmy tutaj konkretne for value gap, konkretne CB, więc ja puszczam na razie tejpa dalej i chciałbym zobaczyć w jaki sposób rynek reaguje. Aha, i to bardzo ważne, że mogę obserwować przez konkretny czas również to, co rynek będzie robił dalej, bo oczywiście czasami potrzebujemy po prostu większej ilości informacji. Mam nadzieję, że to jest, że to jest jasne. Dobra, czyli teraz zaatakowaliśmy z tego co widzę to konkretne CB, Czyli zaatakowaliśmy to konkretne CB, po czym mieliśmy już reakcję. Mieliśmy już reakcję, i zatrzymaliśmy się na wzrostach. Ja, w tym momencie, gdybym mógł zejść niżej to chciałbym zobaczyć, jak wygląda struktura, ale zakładając, że nie mogę tego zrobić, to na razie chcę zobaczyć dalszy, dalszy ruch i dalszy, dalszą um, część tych wydarzeń. Dobra, w tym momencie jest to dla mnie bardzo proste, jeśli chodzi o to, to uważam, że ponownie będziemy starali się zaatakować właśnie tą konkre ten, ten konkretny szczyt, ze względu na to, że z tego, co widzę, to na ten moment po prostu, jeśli chodzi o tą świecę, to zamknęliśmy się bardzo wzrostowo, tworzymy volume imbalance, więc tutaj na razie na negatywnym tak naprawdę risk to reward jeśli chodzi o to, bo tak jak widzicie, ta, ten, ten setup dałby nam, dałby nam tak naprawdę, no tak jak widzicie tutaj, 1 do 0,6, ale no zasady są proste, więc zasad się w tym momencie trzymam i pójśmy w takim razie dalej. No, tak jak się można było spodziewać, prawdopodobieństwo tych wydarzeń akurat nie jest w żaden sposób, no, że tak powiem, trudne do określenia, jeśli chodzi o to. Dobra, patrzmy na to, co się dzieje dalej. Mamy tutaj konkretne CB, do którego teraz możemy się odnieść. Chciałbym zobaczyć przede wszystkim następny ruch świecy, czy my zaatakujemy to konkretne CB? Tak, zaatakowaliśmy to konkretne CB, wpadliśmy teraz do tego BC, które jest Tutaj i chcę teraz zobaczyć, bo mamy już konkretny zakres, w którym jesteśmy w stanie teraz pracować. Ten zakres wygląda w ten sposób. I chciałbym teraz przede wszystkim przede wszystkim chciałbym teraz określić i zobaczyć jak cena zachowuje się w ramach tego zakresu. Zebraliśmy to konkretne ten konkretny volume imbalance, tworzymy tutaj tego swing lowa, czy mieliśmy bardzo mocną reakcję z tego, na razie z tego co widzę to lecimy z powrotem, prawdopodobnie chcemy przetestować to konkretne CB, które się tu znajduje. Więc jeszcze muszę zobaczyć jak będziemy wyglądać, jak będzie to wyglądać w ramach tej struktury. Utworzyliśmy tutaj equal lossy, czyli równe doły no i w tym momencie zebraliśmy ponownie tutaj ten szczyt. Dobra, na razie muszę zobaczyć dalej w jaki sposób rynek będzie, będzie się tutaj układał. Najbliższy możliwy dla mnie target to jest prawdopodobnie to konkretne CB, które znajduje się tutaj. I myślę, że jeśli chodzi o to CB, to serię trzech świec, to jest to jak najbardziej sensowne, żeby postarać się to zaatakować. Tylko muszę zobaczyć, że cena rzeczywiście otrzymuje tutaj konkretne wsparcie. Dobra, więc dla mnie na ten moment stop loss leci tutaj, take profit leci tutaj, no i prawdopodobieństwo wydaje. Wydarzeń, mimo, że listu reward jest troszeczkę znowu negatywny, no to i tak czekam na te potwierdzenia bardzo mocno. I teraz dla mnie atak na to CB jest no, niewykluczalnie wysoce prawdopodobny. No, i tak jak zresztą się spodziewałem, wydarzyło się dokładnie. To Dobra, możemy puścić tej dalej w tym momencie i patrzmy na to, co się dzieje. E, zaatakowaliśmy to konkretne CB. Brzydko to wygląda w ogóle na wykresie, co to jest, to jest jakiś czwartek. E, Bitcoin to naprawdę na tych futuresach zostawia ze sobą takie straszne, strasznie dużo różnych dziur, ale no trzeba jakoś się do tego przygotować. Mamy konkretną reakcję, ciężko tu zobaczyć strukturę w tym wszystkim, dlatego patrzę po prostu na dołki i wierzchołki po prostu ostatnie. E, dobra, mamy Market Structure Shifta w tym miejscu. Tej konkretnej, z tego konkretnego CB, tak jak widzicie, 50% tego CB działa dosyć, dosyć mocno i mamy te equal lows. Więc dla mnie teraz to będzie pierwszy setup, który tak naprawdę będę robił nieco nieco bardziej, że tak powiem, na większą, na większą ilość ryzyka, ze względu na to, że po prostu ten setup docelowo będzie już też risk to rewarda oferował mi większego, bo widzę, że już ta zmienność jest coraz lepsza. Więc na ten moment wygląda to w ten sposób i zobaczymy jak oczywiście trade pójdzie. No i jak zresztą widać equal lossy, to jest, jeśli ktoś ogląda moje materiały, market structure shift plus equal lossy, Jestem, jestem z siebie zadowolony, muszę przyznać, że jestem z siebie zadowolony, bo naprawdę czuję się, mimo że to nie jest instrument, na, na którym zazwyczaj spekuluję. To czuję się bardzo, bardzo spoko. Na razie nie przewaliłem ani jednego trade'a i to jest dla mnie i to jest dla mnie bardzo. Wiadomo, tu nie ma spreadów i tak dalej. To jest, to jest tylko po prostu czysta zabawa, ale cieszę się, że potrafię w miarę odczytać to, co się tutaj dzieje. Więc mamy lossy, które zostały zebrane w tym momencie, mamy ponowną reakcję z tej strefy. Tylko ja się teraz obawiam, czy ja bym chciał z tego miejsca. Czy ja bym chciał z tego miejsca teraz w jakikolwiek sposób spekulować w kierunku Long? Biorąc pod uwagę fakt tego, że my zebraliśmy tutaj tej kolosy, ponownie je zaatakowaliśmy, raczej nie. Raczej będę starał się wyłapać to w przeciwnym kierunku i chcę zobaczyć, jak będziemy w ramach tego konkretnego zakresu, który tutaj utworzyliśmy, to chcę zobaczyć, jak będziemy w ramach niego starali się zaatakować dalsze, dalsze poziomy. Dobra, z tego co widzę, to na razie dosyć mocno, dosyć mocno respektujemy tutaj ten zakres. Możemy jeszcze zmierzyć sobie 50%, 50% tego zakresu, żeby zobaczyć, no tak, to mamy delivery do premium no i bardzo mocne, bardzo mocne już reakcje rynku. Jeśli chodzi o właśnie te poziomy, uważam, że pewnie prędzej czy później one zostaną zebrane. Tylko nie bardzo tu widzę strukturę, za pośrednictwem której mógłbym gdzieś te wydarzenia... Co? Zrobię sobie tutaj sela, takiego małego sela, naprawdę na tysiaka. I, i będę starał się zebrać tutaj to low, dlatego że moim zdaniem po prostu z tego volume imbalansa, który tutaj jest, widzę fajną reakcję, ale nie chciałbym zobaczyć ponownej, także po prostu tight stop loss na, na tej 15 minutówce. Um, myślę, że po prostu te dołki zbierzemy ponownie, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w tym zakresie, zdeliverowaliśmy do premium, um, teraz mamy konkretny volume imbalans, do którego się odnieśliśmy, więc na tą drugą reakcję mogę poczekać. No. I tak też o to wyszło. O, Forex Factory mi się przełączyło. No, więc to było dosyć, dosyć istotne, jeśli chodzi o to, dla mnie, że po prostu mieliśmy już reakcję o tych 50%, ponowną reakcję i po raz kolejny. Dobra, muszę coś przewalić, bo zaraz będzie, że dosłownie już to, już to widziałem, ale no, no, kto mnie z nami, wierzy, że na moim kanale nie chodzi tutaj o to, żeby, żeby cokolwiek komukolwiek udowadniać. Musicie mi wierzyć, bądź nie, tak to się po prostu tu ułożyło. Zaraz pewnie i tak przewalę. Także się nie przejmujcie <noise> Ci, którzy trzymają kciuki, tylko i czekają, aż w końcu w końcu. W ogóle jak to wygląda, nie? Jak to wygląda ten buy, sell tutaj, buy, sell tutaj, sell tutaj, od, odkupienie w tym miejscu? Jakby ktoś na to popatrzył, to by pomyślał, że mam jakąś szklaną kulę. <noise> Natomiast, no, tak to wygląda, kiedy po prostu gramy na chłodno, kiedy nie mamy pozycji otwartej, nie ma tych wszystkich, tej całej. Potrzeby patrzenia na spredy i tak dalej, no to jest zabawka na TradingView, za pośrednictwem której ja często sobie po prostu czytam, e, czytam e, strukturę rynku po prostu i staram się na bazie tej struktury jak najwięcej po prostu z niej wynieść i ćwiczyć po prostu oko. Dobra, zebraliśmy teraz e, to konkretne low, więc ponownie je zaatakowaliśmy. No i ostatni, ostatni, tak naprawdę zakres, który my teraz w tym momencie mamy i w którym pracujemy, to jest ten wierzchołek i ten dołek, który jest tutaj. E, Myślę, że też ten materiał i sposób tych materiałów wejdzie na inny poziom w momencie, kiedy rzeczywiście będziemy tutaj nieco na backtestować to i bawić się w ten sposób na nieco bardziej zaawansowanych narzędziach. Dobra. Ale myślę, że i tak jak na jeden interwał to jest spoko. Ponowna reakcja, ponownie zaatakowaliśmy ten volume imbalance, Trafiliśmy teraz do tego CP, które znajduje się tutaj. No i tak jak, tak jak, tak jak na razie widzę, to chcę zobaczyć po prostu jak będziemy, jak będziemy szli po prostu dalej. Jak będzie to wyglądać w zakresie po prostu dalszego, dalszych, dalszych wydarzeń. Chociaż wiecie co? Chcę zrobić jedną rzecz. Wywalamy to i w tym momencie po prostu z, y, wybierzemy następne miejsce, żeby nie było, że po prostu to jest jakieś miejsce, które gdzieś e, pamiętam, czy coś nie wiem. Walnijmy gdzieś, no nie wiem, czemu nie mogę kliknąć. Co jest? No. Okej, okay, dobra. E, więc jesteśmy na kolejnym miejscu. Mm, 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 mm. O, Trading View, opanuj się, o Boże, jaka cudowna akumulacja. Okej, okay. co my tutaj widzimy? Przede wszystkim i kolosy, które mamy tutaj, więc to już mnie cieszy. Nie byliśmy w stanie zebrać tego dołka i tworzymy sobie teraz tą strukturę. Mamy tutaj konkretne CB, które się tu znajduje, mamy tutaj konkretne CB, które znajduje się również w tym miejscu. Na razie muszę poobserwować i ten zakres, w którym się teraz znajdujemy, to jest dla mnie przede wszystkim ten konkretny ruch tutaj. I teraz przede wszystkim to, co chcę zobaczyć, to reakcje z tych miejsc. To znaczy jak rynek się układa o, bardzo duża seria wzrostów. Od razu trafienie do tego CB. No, czyli widzę już, co jest granem. To znaczy, mamy grane pod tytułem prawdopodobnie te equal highs albo ten sweep, który tu miał miejsce. Um, szczególności, w szczególności, jak się tu nabudowywujemy. Dobra, więc na razie nam się zmienia struktura. Z, przechodzi nam tak naprawdę tutaj ten wierzchołek. Ale ja to zostawię z jednego prostego względu. Chcę zobaczyć, jak my będziemy reagować tutaj w ramach tego konkretnego. W ramach tego konkretnego zakresu, który tutaj widać. I dobra, mamy reakcję z tego volume imbalansa i również z tego CB, które się tu znajduje. Muszę dostać więcej, to znaczy, muszę zobaczyć, jak reagujemy dalej. Na razie, z tego co widzę, dalsze wzrosty nie czuję się pewnie w takiej kontynuacji, o czym wiecie. Więc ja na razie tutaj nie podejmuję żadnych decyzji. Podejrzewam mimo wszystko, że będziemy atakować ten wierzchołek gdzieś w dalszym wypadku, tak samo jak tę struktura Ale zobaczymy, jaka będzie dalsza reakcja. Jak zobaczę, jak, jakiś fajny tu retracement i możliwość, możliwość czegoś interesującego. Wiecie co? Myślę, że odpalę tu baja. Mimo, że nie czuję się turbo pewnie w kontynuacjach i podejrzewam, że raczej to przewalę, to, 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 to chciałbym tutaj mimo wszystko spróbować, bo te equal highsy tutaj relatywne krzyczą, a rynek układa się fajnie i mamy z tego miejsca reakcję. Także zobaczmy. A czyżby znowu? O, mocna, mocna reakcja. Jeśli bym coś takiego zobaczył, pewnie bym uciekał, ale nawet to przytrzymajmy. Raczej powinno nam wywalić tutaj stop lossa, biorąc pod uwagę to, co się tutaj dzieje. Mamy dosyć mocnego market structure shifta więc na ten moment ja walę tutaj ponownie Sela i w tym momencie, z, czy bym chciał z tego miejsca, nie wiem, ale moim zdaniem to jest dosyć dobre miejsce i podejrzewam, że te equal lossy mogą zostać grane. Jest to bardziej prawdopodobne wydarzenie. Jak nie, to będziemy kombinować. No, tak jak mówiłem, gdzieś te equal lossy mogą przyciągać, ale niestety na ten moment nas wywaliło. Ponownie zaatakowaliśmy ten volume imbalance, a raczej to CB, które się tu znajduje i z tego CB mamy konkretną, konkretną reakcję. Ponownie mieliśmy spadek. Ja w tym momencie ponownie wchodzę w pozycję short z tego CB i ponownie staram się zaatakować te equal lossy, które się tu znajdują. Volume imbalance i wywalenie w tym momencie bardzo mocne. Pewnie jakieś, nie wiem, miusy, otwarcie i tak dalej. No nieistotne. Wybierzmy sobie dalszą, dalszą w takim razie dalsze miejsce, bo już wywaliliśmy tak naprawdę poza, poza strukturę. Tak jak widzicie, no czasami będą miejsca, w których po prostu. Ja na przykład nie czuję się dobrze i to co mówię dla mnie, kontynuacje i takie rzeczy, nie czuję się w tym najlepiej, jest to całkowicie normalne i całkowicie ok. Wybierzmy sobie następne miejsce. Wybierzmy sobie w tym momencie tą 15-minutową 15 strukturę, którą tu mamy. No i co tu widzimy? Boże, straszna siekana. Ten Bitcoin to jest okropna siekana, ale i tak postaram się jakoś w tym ogarnąć. Mamy ten zakres, w którym się tu znajdujemy. Sprawdźmy jak wygląda struktura i ciąg konkretnych wydarzeń. Możemy sobie to oddalić oczywiście. Muszę zobaczyć więcej, muszę zobaczyć to, co jest tutaj grane. Mamy Market Structure Shifta w pewnym sensie w tym momencie idziemy dalej, idziemy dalej świecza, świeczka po świeczce czyli zaatakowaliśmy ponownie tak naprawdę to low zaatakowaliśmy zinwertowaliśmy po prostu to konkretne to konkretne CB dobra, myślę, że wiadomo co tu jest grane grane jest po prostu to, że jest to z ciąg, ciąg spadków, więc ja e, z SL na, e, odw, na po prostu to zinwertowane CB i chcę zaatakować ten dołek, myślę, że spokojnie go zbierzemy czy go zebraliśmy? No niestety nie. Prawie. Prawie, prawie się to udało, natomiast mocna reakcja z tego CB kolejna i pewnie go teraz dopiero zbierzemy. No mogliśmy mieć szerszy stop loss tutaj, jeśli chodzi o to. Normalka, no widzicie, ciąg przegranych, dlatego tak ważne jest zarządzanie ryzykiem. Gdybym teraz rozgrywał sobie to tak, o po prostu możecie zobaczyć i sumować całość po prostu, całość kasy, zresztą pewnie Wam ją wyświetlę i zobaczycie, zobaczycie sami ile teraz jestem na minus, ile jestem na plus w ramach tamtych rozegrań, Lecimy dalej, w takim razie na wykresie, bo wyszliśmy poza znowu skalę, tutaj, tego, co się dzieje. Wywalamy wszystkie drawings, drawings tak zwane, i lecimy, moi drodzy, dalej. Lecimy znowu w jakieś kolejne miejsce. Dobrze. Jesteśmy w fazie dalszych wzrostów, no ale dobra, poobserwujmy sobie to, bo może w sposób kontrariański zaraz coś się nam uda wyłapać. Więc w tym momencie co my tutaj mamy? Mamy w tym momencie kolejny wzrost. Mamy wzrost, jeśli chodzi o strukturę, to patrzę przede wszystkim teraz na to tutaj i czekam na jakieś załamanie tej struktury. Zobaczymy. Mamy pierwszy market structure shift, który się tutaj znajduje w pewnym sensie, no tak, mamy 15-minutowy, no ale mamy też bardzo blisko to, 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 to ten konkretny for value gap to BC, więc muszę to poobserwować troszeczkę bardziej. Seria market structure shiftów się tu znajduje, ale. Mm, czy mi się to podoba? Nie wiem za bardzo, co bym miał tutaj targetować. Kompletnie nie jest to miejsce dla mnie, więc ponownie replay mode i lecimy w inną stronę. Bo po prostu nie są to warunki, które by mnie interesowały do spekulacji. Analogicznie, tak jak zazwyczaj, po prostu na euro. Jeśli czegoś nie widzę, to po prostu tego nie rozgrywam w dalszym przypadku. Dobra, mamy ten konkretny, to konkretne CB w tym miejscu, mamy tego order bloka tutaj, więc tu już fajnie coś zaczyna wyglądać, w końcu mamy jakąś, jakieś czystsze price action. E, fajnie to zaczyna wyglądać, nie powiem, że nie, tu mieliśmy wcześniej reakcję, ale tu mamy też te equal Highsy. No dobra, ale chcę zobaczyć dalszy ciąg wydarzeń. Mocne spadki, mocne spadki, podejrzewam, że grane jest przede wszystkim to tutaj ten, ten take profit, Boże, ten take profit to low, które znajduje się tutaj będzie grane. No, to jest, to jest taki częsty przypadek, jeśli mamy już nabudowaną strukturę, to, to, to dużo łatwiej jest po prostu te rzeczy, moim zdaniem, oceniać. E, więc, e, i, I patrzeć po prostu na to, co się wydarza, niż jest jak po prostu taką siekanę siękanę sieka, widzę. E, dobrze, mamy kolejne BC w tym przypadku, kolejny Fair Value Gap wzrostowy, więc jedziemy w takim razie tutaj z, z zaznaczeniem go sobie. I sprawdźmy, jaka jest reakcja z niego. No, dosyć mocna jest reakcja w drugą stronę. Na razie chcę zobaczyć dalej. No, tutaj mógłbym selować po to low, no, ale stop loss by musiał być w jakimś chorym miejscu i ten risk to reward był, był nieciekawy, więc raczej nie. Na razie sobie poczekam na dalszy ciąg i rozwój wydarzeń ponowna reakcja, tak jak widzicie tutaj teraz z tego CB wiecie co, weźmy sobie znowu nowe, nowe miejsce, tak naprawdę całkowicie, żeby, i tak raczej będziemy robić, żeby po prostu całkowicie mieć cały czas nowe miejsca um, dobrze, zwróćmy uwagę na to co się tu dzieje, zeswipowaliśmy to, o muszę zatrzymać, muszę psiknąć, U! Uh! Okej, okay, dobra, nie chciałem wam, nie chciałem wam sikać na wizji. Zeswipowaliśmy sobie to miejsce. Mamy ten konkretny zakres, który jest tutaj, z tego, z tego również order bloka, który znajduje się tutaj, tutaj. Czy mamy teraz reakcję? Jeszcze nie, dopiero teraz do niego weszliśmy: 50%. Zareagowaliśmy poniżej 50%. No wygląda to interesująco. Czy bym chciał to shortować? Hmm. Jeśli bym miał jakieś equal lossy, no tutaj są equal lossy. Czy z tego miejsca już będzie ten big short? Jeszcze jedną świeczkę, jeszcze muszę jedną świeczkę zobaczyć. No i właśnie to mi się nie podoba, ale to już mi się podoba. Więc stop loss leci tutaj i robimy big shorta po te equal lossy, które się tu znajdują, bo equal lossy jak ja widzę, to jestem bardzo zadowolony. Dobra, zobaczmy. Uff, pięknie to poleciało. Pytanie tylko, czy zbierze nasze equal lossy. No i właśnie, equal lossy, equal highsy, jak ja często mówię o equal i equal highsach, ale to jest coś, co ja po prostu uwielbiam. Jak ja to widzę, to jestem od razu 10 razy pewniejszy odnośnie e, całej spekulacji. Dobra, przerzućmy się na następne miejsce. Big profit w tym momencie się udało osiągnąć. Dobra, e, więc e, lecimy dalej na, znowu muszę to tak związać i lecimy dalej w jakieś e, taśmę po prostu wstecz. Rzucamy taśmę wstecz. Dobrze. Mm. Okej. Okay. No i znowu siekana. Kochana siekana, więc na razie to muszę to troszeczkę puścić dalej. Mamy tu jakieś zamknięcie poniżej tego, ale czy mi się to podoba? Nie za bardzo. Zamknięcie również teraz poniżej tego szczytu, no to pewnie gdzieś będziemy starali się to wszystko tutaj atakować. Ale czy ja tu coś widzę? Czy to są warunki, które by mnie interesowały? No raczej nie. Raczej my dopiero tu będziemy budować. Aha, no to już, to już wiem dlaczego. Volume imbalance, który się tu znajduje. Dobra, ale nawet w tym volume imbalance możemy coś spróbować pograć w ramach tego volume imbalance. I tego, jak będziemy go wypełniać. No, to też jest dosyć dla mnie są spoko warunki. Chciałbym tylko mimo wszystko mieć co targetować z tych płynności, które się tu znajduje. Okej, okay. mamy market structure shifta, Mamy tutaj relatywne ekologiczne. Dobra, balne to sella. ze względu na to, że podoba mi się to, że jesteśmy w volume imbalansie, ale Prawdopodobieństwo tego oceniam na cienkie. Raczej, raczej, nawet bym zmniejszył ryzyko w ogóle, totalnie, w sensie zmniejszył ryzyko do, do tutaj. Nie wiem, czy bym nawet 2000, 1500 niech będzie na tego tradera i to jest, to jest wszystko. No. No jak widać, coś poleciało. Gdybym kiedyś zrobimy tak, że ja będę w tym momencie też dawał sobie na break event te tradey i tak dalej, żeby po prostu to miało jeszcze większy, jeszcze większy sens taki w realistycznym odzwierciedleniu po prostu tego. Dlatego, że teraz już bym po prostu to zrobił. Szkoda by mi było kasy na to, żeby to trzymać po prostu dalej. I nie wiedząc, co się dzieje. A jak na ten moment wygląda to obiecująco, no ale pewnie i tak nam ostatecznie, ostatecznie wywali stop lossa ale jednak take profit, no i fajnie equal lossy, equal lossy, equal highs. wielokrotnie powtarzam genialna sprawa, jeśli potrafimy je tylko i wyłącznie wskazać i rozumiemy kontekst wydarzeń, więc całkiem ok, plus 8k z tego co widzę tutaj na tym, także Okej, okay. dobra moi drodzy. 23 minuty. Taki szybki materiał. Szybkie ćwiczonko tego typu. Tak jak widzicie, nie nic nie wnoszące w kontekście jeśli chodzi o jakiegoś nie wiadomo jakiego skilla. Szybkie, szybka zabawa w kontekście czytania rynku i zabawa za pośrednictwem tego, co widzę. Także to wszystko. Trzymajcie się. Bądźcie bezpieczni. Cześć.